Zaczynamy program Republika po południu. Witam Państwa, Ilona Juszewska. Przed nami pierwsza rozmowa. Tragedia tysięcy Ukraińców. Obrońcy Azowstalu nadal pozostają w rosyjskiej niewoli. Czekają na nich zrozpaczone rodziny. Na ten temat i nie tylko ten, bo ogólnie na temat sytuacji na Ukrainie będę rozmawiała z Państwa i moim gościem. Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ambasadorze, skupmy się na początku tej rozmowy, na tym, co powiedział dzisiaj ukraiński rząd i ukraińscy przedstawiciele wywiadu wojskowego. Pomiędzy Ukrainą i Rosją powinna powstać strefa zdemilitaryzowana o szerokości nie mniejszej niż 100 kilometrów. Podjęcie takiej decyzji to dla nas jeden z głównych warunków zakończenia wojny, oznajmił wczoraj wieczorem szef wywiadu wojskowego Ukrainy, generał Kryło Budanow. Dystans 100 kilometrów wydaje się optymalny, bowiem z tak dużej odległości nie da się już przeprowadzić skutecznych ostrzałów przy pomocy klasycznych środków rażenia. Jak pan patrzy na taką opinię i na powodzenie przede wszystkim takiego scenariusza? Właściwie to gdzieś w powietrzu pewnie taki koncept od jakiegoś czasu wisiał, żeby wrócić do rozwiązań stosowanych w świecie w różnych konfliktach. No muszę powiedzieć, że to jest dość trudne do wykonania. Po pierwsze, nie bardzo sobie wyobrażam, jak rozwiązać tu sprawę Krymu. Jeżeli ten Krym miałby wrócić do Ukrainy, no to rozumiem, że ta strefa to by była strefa morska. I no, to również w jakimś sensie by pewnie musiało dotyczyć granicy ukraińsko-białoruskiej. Więc tu jest więcej pytań niż odpowiedzi w tej chwili. Zdaje się, że szczegółów tego nie znamy. Natomiast jest to pewnie jakieś testowanie możliwych rozwiązań przez Kijów. I czy to jest rozwiązanie na przyszłość? Dlatego, że druga część jeszcze tej wypowiedzi brzmi: musimy zabezpieczyć się w ten sposób, ponieważ system polityczny w Rosji nie zmieni się nawet po odejściu Putina. Na jego miejsce przyjdzie nowy tyran z nowymi ambicjami, wyjaśnia szef wywiadu wojskowego Ukrainy. No nie do końca tak musi być, ale on pewnie wie, co w tej chwili mówi i myślę, że pewnie to nie mówi tak od siebie, tylko że to jest zdanie, które było skonsultowane pewnie i również z kancelarią prezydenta i może z samym prezydentem Zełenskim pewnie. Natomiast no, scenariusze wydarzeń w Rosji mogą być takie, że ten reżim Putina, który miałby w jakiejś nowej formie trwać pod innym przywództwem, no, to wszystko się może rozsypać jak domek z kart, więc my tego po prostu nie wiemy, ale rozumiem, że to są scenariusze na przyszłość, które są już skreślone. Dobrze, że one są kreślone. No, pytanie jest, kto miałby odpowiadać za bezpieczeństwo w tej strefie 100-kilometrowej. Czy to by były wojska ONZ, jak na wzgórzach Golan kiedyś? Czy to by były wojska NATO? Czy... Trudno powiedzieć. To na razie jest pomysł, myślę, rzucony do tego, żeby się nad nim zastanawiać. Natomiast to jest duże wyzwanie, taka koncepcja i realizacja tej koncepcji. Panie ambasadorze, pytanie o to, jak wygląda dzisiaj sytuacja tych, którzy nadal pozostają w rosyjskiej niewoli. Tragedia tysięcy Ukraińców. Natalia Zarycka, szefowa organizacji zrzeszającej żony i matki żołnierzy, poinformowała, że w ciągu roku od wycofania sił ukraińskich z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu do kraju wróciło około 500 obrońców. Prawie 2000 osób nadal pozostaje w niewoli rosyjskiej. Mimo wszelkich wysiłków w ciągu 12 miesięcy udało się uwolnić tylko 20% obrońców, którzy walczyli dopóki nie otrzymali od dowództwa rozkazu złożenia broni. Czy wiemy coś więcej na temat tych, którzy są nadal przetrzymywani właśnie przez Rosjan?
Rosjanie jakoś nie dzielą się chętnie informacjami na ten temat, wprost przeciwnie. Ci obrońcy Azowstalu to są dla Rosjan tak zwani faszyści według nomenklatury, banderowcy faszyści, czy tam Bóg wie kto. I no, oni liczą na to, że Rosjanie, że tutaj będą mogli uzyskać w jakiejś wymianie również swoich ważnych jeńców. Czy oni się tak spieszą do tej wymiany? No raczej chyba nie. Myślę, że Ukraińcy będą w tej chwili mieli coraz więcej jeńców rosyjskich, bo najwyraźniej wydarzenia w okolicach Bachmutu w tym kierunku zmierzają. Tylko jeszcze zapytam w takim razie, co może być taką właśnie kartą przetargową, to może trochę brzydkie słowo w kontekście tej sytuacji na Ukrainie, ale jak w takim razie wydostać te osoby, które nadal znajdują się w tej niewoli? No, jest tutaj jakiś kontakt, jest jakaś możliwość. Już parę wymian się odbyło i nawet była taka jedna wymiana wszyscy za wszystkich, co oczywiście pewnie nie dotyczyło i pewnie nie będzie dotyczyć obrońców Azowstalu z powodów, o których już wspomniałem. Więc no, to jest coś, co niekoniecznie jest upubliczniane, tak żebyśmy po prostu coś więcej na ten temat mogli wiedzieć, bo tylko dzięki temu ewentualnie można coś takiego w tej chwili zrealizować. Ja się także zastanawiam, czy tu jakąś rolę nie pełni również Białoruś i być może jakieś kontakty ukraińskie na Białorusi, żeby doprowadzić do wymian, do powrotu żołnierzy. No i co, należy podkreślić to, że ci żołnierze, jeńcy wojenni ukraińscy w Rosji są przetrzymywani w skandalicznych warunkach, z łamaniem wszelkich konwencji, podczas kiedy po przeciwnej stronie rosyjscy jeńcy wojenni są przetrzymywani w warunkach zgodnych z konwencjami. I no, widzieliśmy nawet zdjęcia i widzieliśmy rozmowy z nimi. To wszystko wygląda zupełnie inaczej niż po rosyjskiej stronie, a my nawet sobie nie wyobrażamy i nie do końca wiemy, jak rzeczywiście to wygląda i czy ci wszyscy jeńcy żyją. Panie ambasadorze, szczyt Rady Europy, na którym Wołodymyr Zełenski mówi o jedności. Chciałabym zapytać o tę jedność dzisiaj, po tych wielu miesiącach już tej sytuacji na froncie, na Ukrainie. To taka ciekawostka, ale ona może mieć znaczenie, że tureckie linie lotnicze ograniczają loty do krajów europejskich, a zwiększają z kolei do Rosji. Trudno mówić tutaj też o takiej jedności międzynarodowej. Chociażby na takiej płaszczyźnie. Rzeczywiście, no, w samej Europie nie mieliśmy jedności i nadal jej nie mamy, bo stanowisko Budapesztu jest znacznie bardziej różni się od stanowiska na przykład Polski, krajów bałtyckich, Finlandii czy Szwecji. Mhm. Mówimy tutaj o zablokowaniu też środków, prawda, na kolejne produkty. 11 pakiet sankcji, który jest blokowany w tej chwili przez Budapeszt. A co do Turcji, no to tam jest taka sytuacja, że w Turcji właśnie się odbywają wybory, czyli odbyła się pierwsza tura i ma się odbyć druga tura wyborów. I no, najwidoczniej Rosja próbuje tam rozgrywać swoją kartę, a Erdogan, który no, liczy się pewnie z możliwością przegranej, usiłuje rozgrywać swoją kartę również przy pomocy Rosji. Tylko jak to jest właściwie z tą ofensywą i kontrofensywą, ponieważ są opinie, które mówią o tym, że wojska Putina skupiają się już tylko na obronie. Czy pan się zgodzi z taką tezą? No nie do końca, ponieważ wojska Putina nadal w nocy brutalnie, agresywnie atakują obiekty cywilne, infrastrukturę krytyczną, budynki mieszkalne.
Więc to nie jest tak, że Rosja się tylko broni. To znaczy prawdopodobnie, że przy pomocy tych ataków Rosja chce opóźnić kontrofensywę ukraińską i się do niej być może lepiej przygotować albo ją osłabić. Ja do tej jedności jeszcze wrócę. Wspomniał pan o Węgrzech, wspomnieliśmy też o Turcji. Natomiast to jest ważna informacja. Tylko czy takie sytuacje nie dzieją się jednak już za późno? Wielka Brytania i Holandia będą budować koalicję w celu zakupu dla Ukrainy samolotów F-16. Czyli tych samolotów, o które apeluje Wołodymyr Zełenski. Powiem tak, że właściwie to jest wiadome, że od jakiegoś czasu już trwają szkolenia pilotów ukraińskich na F-16. Jeżeli popatrzymy na historię dostarczania ciężkich czołgów europejskich, patriotów, to za każdym razem było wpierw nie, 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 bo Ukraińcy nie potrafią, bo będzie eskalacja, bo to, bo owo, bo tamto. No i co? I okazuje się, że praktycznie to wszystko już jest, łącznie z pociskami, które mogą sięgać cele również na terytorium rosyjskim. I myślę, że to jest kwestia pewnie jakiegoś krótkiego marginesu czasu, że te myśliwce F-16 pewnie zostaną Ukrainie dostarczone. Zauważmy, Ukraina posiada w tej chwili wyposażenie natowskie. I jeżeli na szczycie NATO w Wilnie padną jakieś deklaracje dotyczące Ukrainy, to jednym z argumentów bardzo ważnym, istotnym jest to, że Ukraina ma najliczniejszą armię na kontynencie europejskim z doświadczeniem bojowym, wyposażoną w sprzęt natowski i stosującą, również tą armia stosuje strategię natowską, ponieważ oficerowie ukraińscy byli szkoleni przez oficerów NATO. Panie ambasadorze, ważna rzecz. W trakcie Rady Europy prezydent Duda mówił o tym, że pod egidą Rady Europy powstanie rejestr szkód wyrządzonych Ukrainie przez Rosję. Rosja chce zniszczyć Ukrainę i zrewidować wszystkie wartości, na których opiera się Rada Europy. Nie wolno nam się temu podporządkować. Musimy być jeszcze silniejsi i bardziej zjednoczeni, mówił wczoraj pan prezydent Andrzej Duda w Reykjaviku. Zapowiedział właśnie utworzenie tej pod egidą Rady Europy rejestru szkód wyrządzonych Ukrainie przez Rosję. Natomiast zastanawiam się teraz nad tym, jak ten rejestr szkód miałby egzekwować wiele rzeczy tak naprawdę, odszkodowania i nie tylko, po prostu konsekwencje od Władimira Putina, kiedy dobrze wiemy, że Władimir Putin raczej chyba nie robi sobie nic z takich bytów, które powstają, czy też z takich decyzji jak Trybunału w Hadze. No, robi, nie robi. Natomiast ważne, że taki fakt jest, że on został uznany za zbrodniarza wojennego i w tej chwili również Waszyngton nie wyklucza, że Rosja zostanie uznana za kraj sponsorujący terroryzm, czego do tej pory jeszcze nie było. Natomiast rzeczywiście Putin sobie z tego może i niewiele robi, ale na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Unii Europejskiej są zamrożone gigantyczne pieniądze rosyjskie i to są również pieniądze państwowe, nie tylko pieniądze oligarchów. I trwa debata, dyskusja, konsultacje prawników, jak to zrobić, żeby te pieniądze zostały przeznaczone na fundusz odbudowy Ukrainy, bo rzeczywiście taka myśl już jest i jest również trochę pomysł na nową wersję planu Marshalla dla Ukrainy. Wspomniał pan o szczycie NATO. Czy Ukraina dzisiaj ma szansę na to, żeby w ogóle liczyć się na obecność w strukturach NATO, ponieważ Wołodymyr Zełenski mówi o tym od początku, tak samo jak o obecności Ukrainy w Unii Europejskiej, ale tutaj politycy niemieccy, francuscy jednak studzą jego zapał. No właśnie, ostatnia wizyta prezydenta Zełenskiego, szczególnie we Francji, zmieniła trochę ton, ponieważ pojawiło się tam wspólne oświadczenie francusko-ukraińskie mówiące o tym, że właściwie to
Ukraina powinna zostać członkiem NATO. Tylko że tu wracamy do pewnego punktu wyjścia, do 2008 roku, szczytu NATO w Bukareszcie, gdzie Ukraina miała otrzymać Membership Action Plan, to było wspierane, plan członkowski w NATO, to było wspierane przez Amerykanów, przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast to było zablokowane przez Francję i Niemcy. Więc tu jest kwestia nie tego, czy Ukraina będzie, czy nie będzie, tylko jest pytanie, kiedy będzie. Panie ambasadorze, jeszcze jedno ważne pytanie. Ostatnie informacje, które pojawiły się odnośnie tego pocisku pod Bydgoszczą, który pojawił się w grudniu. Dzisiaj o tym więcej już wiemy i więcej rozmawiamy. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że otrzymał stanowisko z Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast ten pocisk, ale też i ten balon, którego wciąż się szuka, który nadleciał z nad Białorusi, to są prowokacje Władimira Putina. Tutaj musimy być ostrożni, bo zdaje się, że mało brakowało do tego, by poróżnić wojsko polskie, ale też i społeczeństwo i właśnie rząd. Tak, to są świadome, absolutnie świadome działania ze strony Kremla i sprzymierzeńców Kremla, no, w tym kontekście Białorusi. I musimy się liczyć z tym, że takich zdarzeń może być znacznie więcej i powinniśmy być po prostu na nie lepiej przygotowani. No, a jednak wydarzenia ostatnie pokazują, że nie jesteśmy do tego najlepiej przygotowani. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Bardzo dziękuję również. A już za chwilę na antenie telewizji Republika, oczywiście serwis informacyjny, a poprowadzi go Michał Trześniewski. Do zobaczenia.